historii obozu, niemieckiego obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi, a także o historii odnalezienia prawdopodobnie pierwszych szczątków ofiary tego obozu na tak zwanym cmentarzu na Kurczakach w Łodzi. Będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Z Aleksandrą Szafrańską. Dzień dobry Aleksandro. Witam serdecznie. I z doktorem Krzysztofem Latochą. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście gośćmi kolejnego odcinka naszego podcastu. Temat jest o tyle ciekawy i trudny też, ponieważ dotyczy dzieci i młodzieży, a też jest tematem nieznanym bez wątpienia, bo tak zwany cmentarz na kurczakach, bo tak się mówi w łodzi, zdaje się, wiemy już dzisiaj, że nosi, zawiera szczątki niewinnych ofiar. Niemieckiego totalitaryzmu, niemieckiej zbrodni, popełnianej nie tak daleko, bo przy ulicy Przemysłowej Włodzi. Jaka była historia, Lu, historia tego obozu? Skąd ten obóz się wziął w i Dlaczego Niemcy akurat w Włodzi chcieli go stworzyć? Jaka była historia tego miejsca? Obóz prewencyjny, bądź też izolacyjny, bo można tutaj dwojako określać charakter tego obozu, był to obóz utworzony na obszarze wydzielonym z getta. Łódzkiego, a przeznaczony dla dzieci i młodzieży polskiej w wieku od 6 do 16 lat. I koncepcja powołania tego obozu dla dzieci polskich, ona pojawiła się już latem 1941 roku. Jej pomysłodawcą był kierownik Krajowego Urzędu do Spraw Młodzieży w Katowicach. Projektem tym zainteresował się również główny inspektor niemieckich obozów koncentracyjnych. Projekt został zaakceptowany przez samego Heinricha Himmlera. Do tego została wydana pozytywna opinia niemieckiego prawnika, który zwrócił tutaj uwagę na potrzebę izolacji małoletnich Polaków i wychowania ich poprzez pracę, tak aby nie demoralizowały dzieci niemieckich. I jeżeli chodzi o obóz na przemysłowej, to wzorowano się na istniejącym już, na powstałym rok wcześniej, bo w 1941 roku, obozie dla nieletnich dzieci w miejscowości. Meringen w Dolnej Saksonii. Tam były więzione i odizolowane i wychowywane poprzez pracę dzieci niemieckie, ale trafiały tam również dzieci z Polski oraz z Czechosłowacji. I w czerwcu 1942 roku na terenie Litzmannsstand Getto, czyli łódzkiego getta położonego w dzielnicy Bałuty, Niemcy wydzielili pięciohektarową działkę z przeznaczeniem właśnie na założenie na niej tego obozu dla dzieci. Obóz był ograniczony kilkoma ulicami. Przemysłową, od której wzięła się jego obecna nazwa, Emilii Plater, i górniczą. Z jednej strony, taką granicą obozu, był potężny, ceglany mur cmentarza żydowskiego. I do tego obozu trafiały dzieci polskie. Tylko dzieci polskie? Do obozu trafiały dzieci polskie. Były to dzieci uznawane przez Niemców za niebezpiecznych bandytów. Żeby być niebezpiecznym bandytom w mniemaniu Niemców, wystarczyło działać w ruchu oporu, wystarczyło odmówić podpisania niemieckiej listy narodowościowej, czyli Volkslisty, wystarczyło być świadkiem. Jechowy. Do obozu trafiały również dzieci, które były uznawane za takich drobnych przestępców. Dopuszczały się drobnych kradzieży w sklepach, były uznawane za chuliganów, jeździły na gapę. Czyli było dużo możliwości, w cudzysłowie, żeby do tego obozu trafić. A czy trafiały tam dzieci tych, których Niemcy chcieli represjonować? Dzieci członków podziemia, na przykład? Tak, dokładnie. Czyli trafiały. Wszystkie trafiały za niewinność, ale, ale te trafiały jako um, swego rodzaju okup, żeby. Przykład... Tak można powiedzieć, że byli oni swego rodzaju zakładnikami. Tak? Niemcy nie mogli y, wymusić czegoś na ich rodzicach, dlatego odgrywali się na ich dzieciach, które wyłapywano i umieszczano właśnie w tym obozie. Była to zresztą procedura znana nie tylko w Łodzi, nie tylko w tym wypadku, ale również chociażby w czasach niemieckiej okupacji w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. To było standardem, takim niechlubnym standardem, jeżeli chodzi o niemiecki terror. Takim dobrym przykładem tutaj mógłbym dodać jest pacyfikacja wsi Mosiny, miejscowości w Wielkopolsce, gdzie właśnie tą wieś Niemcy spacyfikowali, ponieważ tam działała polska partyzantka, polskie państwo podziemne, aresztowano dorosłych, natomiast dzieci z Mosiny, to jest prawie 50 dzieci, przywieziono właśnie do obozu przy ulicy przemysłowej w Łodzi, więc to była kara, którą dzieci poniosły ze względu na działanie takie patriotyczne swoich rodziców. Ciekawe swoją drogą, jakie losy, ale to akurat temat na bardzo długą rozmowę o losach poszczególnych więźniów tego, tego obozu. Ilu było więźniów w ogóle, ile osób, ile dzieci, młodzieży przeszło przez ten obóz? Właśnie liczby są tutaj kwestią sporną, bo już od kilkudziesięciu lat, od lat 60., kiedy tak na poważnie zaczęto zajmować się historią obozu. Te szacunki zmieniały się. Właśnie w latach 60. dominowała wersja, że przez obóz przeszło od 13 do 15 tysięcy polskich dzieci, a śmierć miały tam ponieść od 2 do 3 tysięcy dzieci. Obecnie te, te liczby już zdecydowanie opadły i przyjmuje się według historyków, że przez obóz przeszło od 2 do 3 tysięcy dzieci. Z kolei zmarło w nim od 200 do 300 dzieci. Mhm. Czyli te liczby są nieco mniejsze niż niż pierwotne szacunki. Czy znamy nazwiska, koncentrujemy się często na ofiarach, chociaż ofiarami wszystkie dzieci tam były, bo nie wszystkie musiały zostać zabite, czy nie wszystkie musiały umrzeć, żeby być zaliczane do grona ofiar. Wszystkie były ofiarami terroru niemieckiego, terroru nazistowskiego. Znamy większość, wszystkie czy tylko część nazwisk, jeżeli chodzi o więźniów i o ofiary śmiertelne tego obozu chyba nigdy nie poznamy faktycznej ilości dzieci, które przez ten obóz przeszły i które w nim zginęły, to są tylko liczby szacunkowe. No, szacuje się, że zginęło od 200 do 300 dzieci, jednak my pewność mamy w sumie tylko i wyłącznie do 77 dzieci, ponieważ tyle nazwisk udało nam się znaleźć, próbując odnaleźć ich miejsce pochówku. Czy Znamy jakieś historie y, tych dzieci, które, które były w tym obozie, jakieś może zachowały się ich świadectwa, może y, ktoś coś opowiadał, może ci, którzy przeżyli coś mówili. Znamy jakieś takie historie? Hmm, oczywiście, że znamy. Może zacznę od tego, że z, z jakiego powodu te dzieci umierały w tym obozie. Śmierć tych dzieci, ona była wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim wpływały na to tragiczne warunki. Warunki bytowe, warunki sanitarne, panujący tam głód, panujące choroby. Tutaj szczególnie dzieci w obozie dziesiątkowała epidemia tyfusu. Były dwie takie epidemie. Jedna miała miejsce na przełomie. Roku 1943 i 1944. Druga fala przyszła na wiosnę. Był to marzec, kwiecień roku 1944 roku. I niestety również niemiecka kadra pracująca w obozie, zajmująca się tymi dzieci, przyczyniła się do, też do zgonów kilku z nich. Wielu z nich miało niestety sadystyczne skłonności, wyładowywało się na tych dzieciach i niestety nikt, kto był wyżej nad tą kadrą. Nie wyrażał sprzeciwu, dla, dlatego mogli oni sobie pozwalać na wiele w stosunku do tych dzieci. Czyli mamy jakieś yy, tak. relacje? Yy, to, co wiemy na temat śmierci tych dzieci, wiemy poznaliśmy tę historię w latach 60. kiedy to ówczesna komisja ścigania yy, zbrodni hitlerowskich wszczęła śledztwo przeciwko Eugenii Pol, jednej z wachmanek, jednej z opiekunek yy, dzieci w obozie na przemysłowej. Co to za nazwisko? Eugenia Pol. Eugenia Pol była Polką urodzoną w Ozorkowie, miejscowości położonej niedaleko Zgierza, niedaleko Łodzi. W roku 1941 ona złożyła wniosek o podpisanie Volkslisty, czyli niemieckiej listy narodowościowej. Podpisała tę listę i zaraz po tym otrzymała pracę jako pomocnica takiej głównej wachmanki w obozie na przemysłowej, czyli Sydonii Bayer. I my wracamy do komisji. Lata 60. Komisja badania zbrodni hitlerowskich prowadzi śledztwo. Dokładnie. W latach 60. 70. zostało przeprowadzone to śledztwo wobec Eugenii Pol, wobec udowodnienia jej jej zbrodniczej działalności w obozie. Wówczas komisja, prokuratorzy z komisji zaczęli docierać do świadków, do tych dzieci, wówczas już dorosłych osób. I to właśnie z ich relacji wiemy, jak niektóre z ich obozowych kolegów skończyły. Tak? W, wielu, w wielu opowieściach przewija się postać Urszulki Kaczmarek. Tutaj warto kilka zdań Urszulce poświęcić. Urszulkę uznaje się. Za pierwszą ofiarę obozu na przemysłowej. Urszulka urodziła się w 1929 roku w Poznaniu, miała czwórkę rodzeństwa. Urszulka została złapana w łapance na Poznańskiej ulicy. Początkowo trafiła do więzienia dla dorosłych, spędziła tam trzy miesiące, i po tych trzech miesiącach została przetransportowana do obozu. W Łodzi. Była jedną z pierwszych dzieci, które do tego obozu trafiły. Ona miała swój numer obozowy 21. I można powiedzieć, że urszulkę no, zgubiło to, że ona sobie totalnie nie radziła z uczuciem głodu. Zresztą jak większość dzieci tam osadzonych, y, które właśnie przez to uczucie głodu dopuszczały się kradzieży. I właśnie urszulkę wachmani przyłabali na kradzieży chleba, została za to odpowiednio ukarana, została bita, katowana, trafiła do. Na salę izolacyjną, gdzie te warunki żywieniowe były jeszcze gorsze. I z relacji dzieci wynika, że właśnie w stosunku do Urszulki ujawnił się ten wyjątkowy sadyzm wachmanów. Miała ona być katowana, zwłaszcza przez Sydonię Bayer, której wtórowała Eugenia Pol. Jest też taka relacja mówiąca, że podczas apelu, kiedy dzieci zostały zwołane na placy apelowy. Właśnie wachmani wyładowali się na urszulce, kaczmarek miała zostać skopana, miała zostać bita różnymi przedmiotami. I tutaj jest taki brutalny obraz w jednej z relacji, że była tak katowana, że aż pękły jej powłoki brzuszne, wnętrzności miały jej wypłynąć na wierzch. Ona w takim stanie została umieszczona w jakiejś sali szpitalnej, i tam niestety. 9 maja 1943 roku zmarła. Ciężko się tego słucha, e, e, zwłaszcza, że mówimy o dzieciach, o niewinnych dzieciach. Jakby, no, kiedy słucham tego, co Olu, mówisz, no wyobrażam sobie, że no, tego bestialstwa dopuszczali się ludzie dorośli, być może też rodzice, być może dzie rodzice dzieci, być może rodzice nastolatków. Krzysztofie, czy ten obóz też miał miano? obozu śmierci, jak się tam, czy o nim można tak mówić, że to był obóz zagłady, można go porównać do Auschwitz, obozu na Majdanku, czy do gross Rosen chociażby, czy do innych obozów, w których ginęli ludzie programowo, powiedzmy, czy w Treblince, chociażby, prawda, czy raczej nie, czy raczej to był obóz, w którym po prostu dzieci umierały w wyniku bestialstwa i, i, i głodu i wycieńczenia. To, co jest charakterystyczne dla obozu przy ulicy Przemysłowej, jest to, że kierowała nim policja kryminalna. Nie tak jak pozostałe obozy koncentracyjne w, w, na ziemiach polskich, wcielonych do Rzeszy czy w generalnym gubernatorstwie, więc to była zupełnie odrębna administracja. I trudno uznać w tym przypadku ten obóz za obóz koncentracyjny, natomiast warunki panujące w środku to, w jaki sposób te dzieci były traktowane, e, można przybliżyć do warunków panujących rzeczywiście w obozach koncentracyjnych w Auschwitz e, czy y, Gross Rosen, ponieważ te dzieci tam po prostu były wykorzystywane do ciężkiej pracy. E, same budowały warsztaty, w których następnie pracowały, były to warsztaty rymarskie, szewskie e, była tam również iglarnia, w której te Dzieci musiały przez 10-12 godzin dziennie prostować igły wykorzystywane w fabrykach dziewiarskich i szwalniach. To była e, wyniszczająca praca dodatkowo e, no, wygłodzenie, e, brak żywności, brak opieki medycznej, e, epidemie panujące tam, różne choroby e, wszystko działo się w tym obozie. Plus jeszcze właśnie to bestialskie traktowanie przez strażników powodowało, że te dzieci umierały, ciężko chorowały i posłupadały jak muchy. Kiedy mówimy o dzieciach i o terrorze niemieckim, szczególnie tym związanym z II wojną światową, to nie sposób nie zapytać o to, czy te dzieci były kradzione, czy one były wywożone, germanizowane, przeznaczone do germanizacji. Również te dzieci osadzone w łódzkim obozie. Z relacji osób, które przeżyły ten obóz, e, wynika, że część rzeczywiście dzieci, która trafiała do tego obozu, była później transportowana do specjalnych e, obozów e, rasowych, e, ośrodków germ germ germanizacyjnych, e, ale to były sporadyczne przypadki: dzieci, które po prostu były wytypowane e, pod kątem rasowym do germanizacji, e, natomiast te, które nie przeszły e, tych prób, zostawały dalej w tym obozie i pracowały ciężko na rzecz armii niemieckiej. W momencie, kiedy one uzyskiwały 17 rok życia, to były wywożone z tego obozu dla dzieci, już do obozów dla dorosłych, do więzienia na Radogoszczu w Łodzi, bądź też do obozu w Oświęcimiu czy Ravensbrück. Większość więźniów stanowili chłopcy, to trzeba tutaj podkreślić. Szacuje się, że taki mm, Stały, na stały pobyt w tym więzieniu stały skład więźniów to było około 1300 osób, z czego 1000 to właśnie chłopcy, a 300 więźniów nieletnich to dziewczynki. Dzieci umierały, młodzi ludzie umierali w tym obozie. Co Niemcy robili z ciałami zmarłych i zakatowanych dzieci? Znaczy, do niedawna w takiej przestrzeni. Publicznej, medialnej do tej pory jeszcze funkcjonuje informacja, że ciała, zwłoki tych zmarłych dzieci były wywożone na sąsiedni cmentarz żydowski. I tam były chowane. Natomiast, jakby m, materiały, źródła cmentarne, gettowe, żydowskie, w żaden sposób nie potwierdzają tych informacji. E, przy okazji rozpoczęcia w 60. latach, w 69. tego śledztwa prowadzonego przeciwko Eugenii Pol, e, prokuratorzy zle, zlecili e, przebadanie. Ksiąg cmentarnych aktów zgonów zgromadzonych w, w Urzędzie Stanu Cywilnego, stworzono pierwsze listy ofiar tego obozu i też dzięki temu natrafiono właśnie na ten cmentarz rzymskokatolicki świętego Wojciecha przy ulicy Kurczaki w Łodzi, ponieważ w księdze przy niektórych nazwiskach było wpisywane z jakiego obozu Polacy tam trafiali, bo tam również chowano więźniów, którzy ginęli w więzieniu niemieckim na w obozie na Sikawie. Również są zapisy, jest jeden zapis dotyczący dziecka, które, które przywieziono, pochowano właśnie z obozu dziecięcego przy ulicy Przemysłowej, więc już w 1969 roku ta informacja była znana. Historykom zajmującym się, zajmującym się tym Tą sprawą badającym to śledztwo. Czyli temat Włodzi był znany. Tak, ale dla wąskiego grona. Bo ogólnie w takiej przestrzeni publicznej rzeczywiście ten cmentarz żydowski funkcjonuje jako miejsce pochówku tych dzieci. E, ale to mówimy o dokumentacji z lat 60 ze śledztwa komisji badania zbrodni hitlerowskich. E, no i tu usłyszę jedno nazwisko, e, jedno nazwisko, że było wytypowane, znaczy w zasadzie jedno nazwisko było wskazane w księgach, ale to już jest jakiś strop. E, czy na dzień dzisiejszy, według waszej wiedzy, hmm, Niemcy dokonywali tych pochówków w taki regularny sposób w trumnie, w pojedynczych grobach, czy raczej tu mówimy o grobach masowych, takich jak znajdujemy powiedzmy w innych miejscach. To, co udało nam się ustalić na cmentarzu przy ulicy Kurczak i to to, że mamy do czynienia z pochówkami pojedynczymi, rozlokowanymi na terenie. Całego cmentarza. Nie mamy jednej kwatery e, na tym cmentarzu, e, w której chowano dzieci. E, tak naprawdę te pojedyncze pochówki e, były w pierwszej kolejności chowane na w starej części cmentarza dopiero w 1942 roku został poszerzony ten cmentarz o sąsiednie pola rolne. Rząd niemiecki anektował ziemię sąsiednie i ten cmentarz został poszerzony. I na tych właśnie kwaterach nowo powstałych te dzieci były w 1943-1944 roku grzebane. W pojedynczych trumnach bądź skrzyniach zbitych właśnie z drewnianych desek. Do tematu poszukiwań tych grobów, to jeszcze wrócimy za chwil kilka. Olu chciałbym zapytać, bo powiedzieliśmy, że tymi pochówkami w ogóle obozem zajmują się i zajmowali się od lat, od dekad w zasadzie historycy łódzcy i nie tylko, a jaka była rola IPEN? Czyli Pen w tej warstwie historycznej, badawczej, w jaki sposób angażował się w tę sprawę? Badał łódzki IPN, historię obozu dla dzieci i młodzieży? Tak, oczywiście już praktycznie od początku, od momentu powstania oddziału IPN-u w Łodzi, historycy łódzkiego oddziału już zainteresowali się tematem obozu na Przemysłowej. Już w 2002 roku powstała wystawa pod tytułem Wojenne Dzieciństwo, gdzie jednym z wątków właśnie była historia dzieci z obozu przy Przemysłowej. W latach kolejnych, bodajże w 2008 roku powstała kolejna, Wystawa. Germanizacja dzieci polskich, gdzie też był właśnie wątek, o którym rozmawialiśmy. Obóz, obóz dziecięcy, germanizacja tutaj dzieci na terenie łodzi wcielonej właśnie do Trzeciej Rzeszy. Wiem, że powstała też kilka lat temu mapa. Przygotowana, jeśli się nie mylę, przez pana Artura Osowskiego. Zgadza się. Mapa łódzkiego właśnie obozu. Dokładnie tak. Tutaj w 2018 roku naczelnik Biura Edukacji Publicznej w Łodzi, pan Artur Osowski, wykorzystał zdjęcia lotnicze, w zasadzie powojenne zdjęcia lotnicze wykonane przez wojsko, gdzie to były, to były zdjęcia z 49 roku, a więc mamy tutaj stan tego terenu w zasadzie rzeczywiście kilka lat po wojnie. Co trzeba tu podkreślić, ponieważ w latach 60. na terenie obozu przyprzemysłowej zostało wybudowane osiedle bloków mieszkalnych i w zasadzie ten teren wygląda obecnie zupełnie inaczej. Ślady po obozie zostały w większości zatarte, więc to zdjęcie lotnicze bardzo precyzyjnie pokazywało, jak ten teren wyglądał przed tymi zmianami i dzięki temu można było właśnie stworzyć taką multimedialną mapę obozu z zaznaczonymi barakami mieszkalnymi, barakami, w których znajdowały się warsztaty. To wszystko zostało bardzo dokładnie opisane, ponumerowane, właśnie przy okazji tworzenia tej mapy multimedialnej, która jest cały czas dostępna, również w internecie. Można z niej skorzystać, zobaczyć jak te dzieci żyły, w jakich warunkach mieszkały, jak ten teren wyglądał wtedy. Więc to jest duże dokonanie i zanim poszły następne prace badawcze historyków z ludzkiego IPN-u, zaczęto opisywać właśnie na nowo proces Eugenii Pol i sytuacje bytowe tych dzieci w tym obozie, losy tych dzieci. Czyli jakby temat jest, e, tak. nawet nie jakby, tylko po prostu temat jest, e, jest od cały paru, czas. Tak, od... od paru dobrych lat, jakby tutaj pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Włodzi badają, zgłębiają e, historię tego obozu i powstają kolejne publikacje, wystawy, książki na ten temat. Więc jakby to, to, to jest też jakby mm, to. Doprowadziło również, że my przy okazji tych nowych wyników badawczych, historyków z naszego działu, zaczęliśmy się tym tematem interesować i również zwracać uwagę, co stało się z tymi dziećmi i gdzie trafiały ich ciała. No właśnie, bo to jest taka naturalna kolej rzeczy. To, co 20 lat temu to pytanie, które zadał sobie profesor Szwagrzyk, stojąc na cmentarzu osobowiskim we Wrocławiu, mówiąc: No, stoimy, oddajemy hołd ofiarom. Ale te ofiary gdzieś są, te ich szczątki gdzieś są, dlaczego mielibyśmy ich nie badać, I, i to jest też naturalne pytanie w przypadku dzieci łódzkich. Mam na myśli tu wszystkie dzieci, oczywiście, które, które zostały zamordowane w tym obozie, gdzie są ich szczątki, prawda? I, I tutaj przechodzimy już do tego tematu poszukiwań. Jest to zainteresowanie. Ten 2018 rok. Pan naczelnik Arturosowski, Mapa, czyli ten temat jakby się trochę zagęszcza. I w którym roku nastąpiło to rozpoczęcie takiej powiedzmy już analitycznej, historycznej pracy przygotowawczej do, do, do prac poszukiwawczych ofiar tego obozu? No tutaj warto podkreślić, że w 2021 roku powstało na terenie Łodzi Muzeum Dzieci Polskich, w związku z czym jakby ten temat jeszcze bardziej wybrzmiał e, na terenie miasta, ale też jakby tutaj w mediach społecznościowych, e, w całym naszym kraju, w związku z czym jakby ten temat e, został no, przywrócony na nowo po latach w zasadzie e, działań takich e, specjalistycznych, tak, upamiętniających w zasadzie tak. Ale to jakby zbiegło się z naszymi działaniami tutaj w biurze poszukiwań, ponieważ już wtedy prowadziliśmy pierwsze kwerendy. Nasze pierwsze kroki to e, skierowały nas do Oddziału komisji śledczej w Łodzi, gdzie e, przeglądaliśmy właśnie akta procesowe, akta śledcze dotyczące właśnie e, zbrodni popełnionych w tym obozie. To śledztwo cały czas jest prowadzone przez naszych prokuratorów, w związku z czym umożliwili oni nam wgląd w dwadzieścia kilka tomów e, tego śledztwa. Plus sięgnęliśmy do archiwów, e, prawda, e, oddziału włodzi, gdzie znajdują się stare śledztwa, właśnie dotyczące tych pier tego pierwszego procesu Eugenii Pol i jeszcze innych zbrodniarzy, których udało się ukarać e, tuż po wojnie, a niewielu tych zbrodniarzy pracujących właśnie w tym obozie poniosło konsekwencje swojej pracy. Ponieważ w 1945 roku tak naprawdę stracona została na karę śmierci skazana Sydonia Bayer i Edward August, a więc takich, takie dwie najbardziej krwawe postacie, i które najbardziej zapisały się w pamięci dzieci, które przeżyły ten obóz. Natomiast jakby reszta, reszta wachmanów, strażników, nie poniosła żadnych konsekwencji tego działania. I wspomniałeś o, o Muzeum Dzieci Polskich, o tym, że to muzeum powstało i to jest jeszcze jeszcze ta, no przepraszam za słabe porównanie, ta kula śnieżna, ona jeszcze przyspiesza, jeszcze nabiera rozmiarów. Dokładnie tak. Doszło wówczas też do spotkania między tutaj dyrektorem Ireneuszem Majem, dyrektorem Muzeum Dzieci Polskich, dyrektorem oddziału łódzkiego ów, ówczesnego Dariusza Roguta i no naszym prawda dyrektorem Krzysztofem Szwagrzykiem, profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem i to spotkanie jakby było takim, Początkiem no, tych naszych działań, zmierzających do tego, żeby doprowadzić ostatecznie do wytypowania miejsc i przeprowadzenia w przyszłości ekshumacji, próby podjęcia szczątków niektórych z tych dzieci. Więc, jakby to spotkanie było też takim ważnym elementem w naszych działaniach. I to spotkanie owocuje rozpoczęciem prac no, zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji. No trochę porządkując taką powiedzmy właściwość kompetencyjną. Muzeum jest instytucją, która ma upamiętniać, która ma badać i przedstawiać Polakom i nie tylko historię. No Instytut Pamięci Narodowej się tym zajmuje, ale w Instytucie Pamięci Narodowej jest też komórka, która zajmuje się w sposób specjalistyczny, akurat to jest wasza działka na tym obszarze łódzkim, poszukiwaniem szczątków. Czy jakiś tutaj taki punkt styczny jest w tych działaniach pomiędzy Muzeum i Instytutem Pamięci Narodowej, muzeum jako jednostka też badawcza w jakim stopniu, może jakieś informacje, materiały przekazała, jak to wyglądało? Oczywiście, jakby tutaj y, doszło do współpracy między tymi dwoma instytucjami. E, tak naprawdę i my, i pracownicy muzeum pra, pracowaliśmy na tych samych źródłach, materiałach, e, dzięki którym udało nam się. Y, stworzyć podobne listy y, dzieci, które zostały pochowane na tym cmentarzu. Co to by były za materiały? Jakie to są materiały? Bazowaliśmy przede wszystkim na mm, odpisie księgi zmarłych pochowanych na cmentarzu y, Kurczaki w latach 42-45. Ten odpis y, znajduje się w archiwum oddziałowym IPN w Łodzi, ale oprócz tego y, no. Tutaj pracowaliśmy na oryginalnej księdze cmentarnej, e, która znajduje się w Kancelarii Cmentarza e, przy ulicy Kurczaki w Łodzi. Więc mamy odpis z lat 60., który został stworzony przy okazji właśnie tego śledztwa przeciwko Eugenii Pol, plus oryginał, gdzie można było porównać te błędy przepisane e, źle, daty, e, numeracje, w związku z czym jakby tutaj udało nam się stworzyć Pełny obraz ofiar, który znajduje się na kurczakach. Jest to 77 nazwisk, potwierdzonych właśnie zapisem w Starej Księdze Cementarnej, że doszło do pochówku tych dzieci z obozu na przemysłowej, właśnie na tym cmentarzu. Żeby rozpocząć pracę, może trochę wyprzedzam, ale żeby rozpocząć pracę, trzeba mieć no, wytypowane miejsca, prawda? wytypowane nazwiska. To daje mniej więcej lub w większości analiza tej księgi cmentarnej. I że na tym cmentarzu prawdopodobnie, no bo póki nie sprawdzimy, to tego nie wiemy, spoczywają takie i takie osoby czy szczątki i takich, takich osób. W przypadku mm -hmm. ofiar e, reżimów totalitarnych, to też nigdy nie ma do końca pewności, to mówi nasze doświadczenie e, biurowe, że to nie jest tak, że jak jest coś napisane w księgach, to zawsze jest tak, jak jest napisane. Mówimy ostatecznie o sprawcach zbrodni, więc, więc oni też tutaj mieli swoje e, modus operandi. E, to prawda. I żeby. Roz... Mm -hmm. Czy znaczy nie można powiedzieć o odnalezieniu grobów e, ofiar terroru niemieckiego, e, bazując tylko na zapisach z księgi cmentarnej, bo, bo okazuje się, że jest to, to bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ te stare zapisy nie odpowiadają e, współczesnemu układowi cmentarza i temu, co jest tam obecnie. E, teraz cmentarz jest podzielony na inne kwatery, inaczej ponumerowane, inaczej również są policzone groby, w związku z czym, jakby, e, sam zapis w księdze jeszcze nie świadczy o tym, że ten grup jest odnaleziony. Mhm. E, no właśnie. Należy no, przystąpić do prac, trzeba jednak to miejsce konkretne wytypować. Zwłaszcza, że e, na cmentarzach zazwyczaj jest tak, że, żeby przebadać dane miejsce, e, trzeba mm, no, ekshumować czasowo osobę pochowaną wyżej, tak mówiąc obrazowo. Nie możemy robić tego tak trochę na chybił, trafił, prawda? Trzeba bardzo solidnie się przygotować i rozumiem, że to jest ta druga część, to znaczy, pierwszą częścią jest analiza taka historyczna, wytypowanie nazwisk i tutaj mam jakieś domniemanie, i potem przystąpienie do typowania miejsc, ale no i tutaj chyba rola właśnie wasza w wytypowaniu y, Olu y, miejsc do prac, prawda? Znaczy zbadania całej topografii cmentarza jeszcze raz, jakby od zera. Dokładnie, zanim doszło do pierwszej ekshumacji na cmentarzu na kurczakach, to kilka miesięcy poświęciliśmy na analizowanie ksiąg cmentarnych kurczaków, na porównywaniu ówczesnej numeracji kwater, linii, grobów, rzędów z tym, co obecnie się znajduje na cmentarzu. Wielokrotnie również jeździliśmy na ten cmentarz, tak? Chodziliśmy tymi alejkami cmentarnymi, szukaliśmy tych grobów, porównywaliśmy nazwiska z tymi umieszczonymi w księdze cmentarnej, a tymi na tablicach, na nagrobkach. I, i dopiero właśnie po, po tych kilku miesiącach udało nam się w naszym mniemaniu wówczas ustalić, tak, że, że dane dziecko, mimo że jest zapisane że leży w takim grobie, to najprawdopodobniej spoczywa dokładnie w tym miejscu. Więc podejmując się pierwszych prac na kurczakach, my tak naprawdę no, nie mieliśmy pewności, tak, czy, czy te miesiące analiz, miesiące wyliczeń, czy one faktycznie miały sens, tak, czy, czy trafiliśmy. Ja tu może dodam tylko, że jakby to udało się dzięki też życzliwości kierownika cmentarza pana Artura Kondyjskiego, który użyczył nam do pracy, do analizy, e Księgi Kwater. To jest zupełnie inny materiał badawczy niż Księga Cmentarna, ponieważ te księgi kwater yy, to jest taki, taka mapa poszczególny kwater z rozpisanymi pochówkami z ostatnich kilkudziesięciu lat i dzięki nim udało nam się namierzyć groby osób pochowanych w tych samych latach co dzieci, czyli mamy 43 44 rok, ale groby, które się zachowały do naszych czasów. Takich grobów jest naprawdę niewiele, ale jeżeli w linii, w którym prawdopodobnie przypuszczaliśmy, zostało pochowane dziecko, w tej samej linii mamy dwa czy trzy groby z 44 roku zachowane do tej pory. Dzięki temu mogliśmy to przeanalizować i ustalić przesunięcia w numeracjach tych grobów. Dzięki temu rzeczywiście uchwyciliśmy yy, prawidłowości w zmianach numeracji w poszczególnych kwaterach, przesunięcia linii. To wynikało z tego, że te kwatery były poszerzane yy, bądź zwężane, podbudowane po wojnie alejki, ale jakby bez tej pracy, no nie bylibyśmy w stanie wytypować konkretnych miejsc, yy, konkretnych grobów do przebadania, bo tak jak powiedziałeś, największym problemem jest to, że większość Grobów nie istnieje. W późniejszych latach, po 20 latach od tych pochówków, te miejsca zostały sprzedane pod kolejne pochówki, i tak naprawdę, no jakby ślad po tych grobach dziecięcy został zatarty. Do naszych czasów przetrwały tylko dwa groby dziecięce. To jest, są groby, to jest grup Jurka. Rutkowskiego. Rutkowskiego oraz Zygmunta Olejniczaka. I myślę, że w tym momencie warto poświęcić również kilka zdań samemu Jureczkowi Rutkowskiemu. Jureczek urodził się w 1934 roku w Płońsku na północnym Mazowszu. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Jego dziadek był cenionym w Płońsku lekarzem. I w związku z tym, że ta rodzina była inteligencka, to już od samego początku wojny stosowano wobec nich różnego rodzaju represje. Już na początku 1940 roku matka Jurka była zmuszona do opuszczenia swojego domu. Rodzinę wypędzono, pozbawiono majątku. W tym czasie ojciec Jurka znajdował się już w oflagu. I w październiku 1943 roku Jurka oskarżono o to, że podpalił stodołę. Oczywiście po, po jakimś czasie okazało się, że Jureczek był absolutnie niewinny, a osoba, która się tego dopuściła, po prostu w obawie o, o swoje życie, zrzuciła winę na dziewięcioletniego chłopca. Jureczek został aresztowany. On już w momencie tego aresztowania był chory, rozwijała się u niego gruźlica płuc. Trafił z Płońska do obozu w Łodzi i był w nim około półtora miesiąca. Jego mama. Bardzo starała się o to, żeby synka z tego obozu wyciągnąć, żeby sprowadzić z powrotem do płońska. Przyjechała na początku grudnia do łodzi, żeby się z nim zobaczyć. Wiemy, że ona była wstrząsnięta widokiem swojego dziecka. Jureczek był mimo tego półtora miesiąca w obozie, był już totalnie wyniszczony. Gruźlica się u niego rozwijała. Kiedy wróciła po dwóch dniach, żeby go stamtąd zabrać, okazało się, że Jureczek już nie żyje i właśnie został pochowany na cmentarzu na kurczakach i właśnie to spowodowało, że ten grób przetrwał do naszych czasów, ponieważ opieka rodziny tutaj była nad tym grobem, prawda? Natomiast jakby drugi grób Zygmunta Oleńczaka, odkryty przez pracowników właśnie Muzeum Dzieci Polskich, przetrwał do naszych czasów, ponieważ tam rodzina na tablicy umieściła informację, że chłopiec zmarł w nie w obozie dla dzieci, tylko właśnie w tym więzieniu na Radogoszczu w w więzieniu niemieckim. Więc tutaj zapis tej tablicy spowodował, że ten grób jakby został zachowany przez prawda, pracowników tego cmentarza. Mhm. Wracamy do poszukiwań. Bo to jest jakby sens i ten taki punkt kulminacyjny, ponieważ kilka tygodni temu no dzięki właśnie waszym staraniom udało się i wytypować, i przeprowadzić w tym miejscu prace poszukiwawcze. Zakończone odnalezieniem szczątków nastolatka. Darujemy już tę opowieść, jak docieraliśmy do konkretnego miejsca, bo znamy kulisy typowania i ponownej analizy topografii cmentarza i sekwencji pochówków, to już, to już wiemy. Natomiast rozpoczynają się prace kilka tygodni temu rozpoczynają się prace krótkie, jednodniowe prace mające na celu Sprawdzenie, czy w tym miejscu są szczątki, ale też sprawdzenie, czy wasza praca nie poszła na marne, czy nie pomyliliście się. I dzisiaj już wiemy, no nie jest to tajemnica, że znaleźliśmy tam szczątki w, w, w tym miejscu znaleźliśmy szczątki nastolatka. Tyle wiemy na ten moment. Tak. Oprócz przygotowań takich logistycznych związanych z pracami, właśnie. Ekshumacyjnymi, to nasze drugie działanie polega na tym, że staramy się dotrzeć do żyjących krewnych i rodzin tych dzieci. To jest bardzo trudne, ponieważ o wielu z tych nieletnich ofiar nie wiemy zbyt wiele. Przy wielu nazwiskach tych zmarłych dzieci nie mamy podstawowych danych dotyczących daty urodzenia, miejsca urodzenia czy imion rodziców, co nam uniemożliwia tak naprawdę dotarcie do ewentualnych krewnych. Tych, tych, tych dzieci. Natomiast rzeczywiście jest kilkadziesiąt przypadków, yy, gdzie nam udało się namierzyć potencjalne rodziny potencjalnych krewnych tych, yy, tych dzieci, tych ofiar i mamy z nimi kontakt. Yy, tutaj udało nam się nawiązać również właśnie kontakt z, z rodziną, z bratanicami. Chłopca, którego e, szczątków szukaliśmy w pierwszej kolejności e, i rzeczywiście te panie są żywo zainteresowane tematem, bardzo im zależy na tym, e, żeby e, IPN odnalazł szczątki, ich wuja w zasadzie, e, którego nigdy nie poznały. E, i Pobraliśmy od nich oczywiście materiał genetyczny do porównania i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli właśnie e, ogłosić identyfikację e, genetyczną pierwszej z tych właśnie nieletnich ofiar tego obozu. Natomiast mamy kontakt oczywiście z innymi rodzinami e, i będziemy też w najbliższym czasie nawiązywać kolejne próby z dalszymi. E, z, z wytypowanymi kolejnymi prawda, miejscami, ponieważ mamy kolejne prace zaplanowane e, na jesieni tego roku. E, dlatego też próbujemy dotrzeć do krewnych, ponieważ w pierwszej kolejności rzeczywiście chcemy e, odnaleźć szczątki tych dzieci, do których mamy ten materiał genetyczny. E, ja tutaj mogę. E, Przytoczyć taką rozmowę, którą przeprowadziłem z żyjącą jeszcze siostrą jednej, jednego z tych z chłopców. E, tu chodzi o przypadek Edmunda Agcińskiego. To był chłopiec nastolatek, który y, z rodziną mieszkał w Poznaniu. I ta pani przez telefon jego siostra opowiedziała mi historię taką, ponieważ ona jest, była o wiele młodsza od niego. Urodziła się w 1942 roku, i e, kiedy miała roczek w 1943 roku, rodzice posłali jej starszego brata właśnie w Poznaniu do sklepu, żeby kupił mleko dla siostry. I on już nie wrócił do tego domu, rodzice go szukali, i ostatecznie poprzez znajomości z rodzinami niemieckimi udało im się dotrzeć do informacji, że ich syn znajduje się w łodzi, e, w obozie właśnie dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. I niestety on z tego obozu już nie wyszedł żywy. E, rodzina została poinformowana pismem, e, że rzeczywiście ich syn w tym obozie zmarł. E, natomiast no, to były czasy jeszcze wojenne. Z poznania nie było też. Każdemu łatwo dojechać do łodzi i zapiekować się grobem, e, czy w ogóle odnaleźć informacji, co stało się, prawda, z ciałem dziecka, ponieważ informacja dotyczyła tylko zgonu, a nie tego, co dalej się stało. E, więc tutaj siostra była mocno za, e, zaskoczona tym, że nam udało się wytypować miejsce i odnaleźć prawdopodobnie miejsce, w którym znajduje się grób Edmunda. Natomiast sam chłopiec zginął w tragiczny sposób, ponieważ on w lipcu 1944 roku. Roku Próbował uciec z tego obozu, próbował przeskoczyć ogrodzenie, trzymetrowe ogrodzenie i przedostać się na drugą stronę, i został po prostu zastrzelony. I to jest też jedyny przypadek, gdzie w akcie zgonu wpisano postrzał krtani, a nie inną chorobę. Więc tutaj też jest taki dramatyczny przypadek, który też w przyszłości będziemy badać. To naprawdę budzi spore nadzieje, bo skoro żyje siostra. Wówczas siostrzyczka malutka tego chłopca, którego w zasadzie nigdy nie poznała, i teraz może się okazać niebawem, że, że uda się odnaleźć szczątki jej brata. Wróćmy jeszcze na zakończenie, bo już wiemy, co udało się osiągnąć, jaka była historia i jakie mamy plany, ale wróćmy na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy do samej sylwetki chłopca, którego szczątki prawdopodobnie odnaleźliśmy. Może o luty byś kilka zdań powiedziała na temat tego chłopca. Jeśli identyfikacja genetyczna to potwierdzi, bo te wszystkie inne cechy na razie to potwierdzają, to, to byśmy odnaleźli szczątki chłopca o imieniu Zdzisław. O imieniu Zdzisław, o nazwisku Kafarski. Właściwie my praktycznie nic nie wiemy o tym chłopcu, tak? Dzieci, które na Przemysłowej ginęły, były to dzieci kilku, kilkunastoletnie, które nie zdążyły tak jeszcze dorobić się jakiejś bardziej rozbudowanej biografii. O Zdzisławie wiemy tylko tyle, że urodził się w czerwcu 1927 roku w miejscowości Chodecz, w takim miasteczku na Kujawach. Nie wiemy w jakich okolicznościach trafił on do obozu, jaka była jego wina. Nie byli nam również w stanie tego powiedzieć członkowie jego rodziny. Wiemy jednak najprawdopodobniej jak, z jakiego powodu zmarł? Otóż y, Zdzisław, tak samo jak i wiele innych dzieci z obozu, tak, był, był głodny, próbował jakoś temu głodowi zaradzić i wachmani przyłapali go na kradzieży chleba. Z relacji innego chłopca, współwięźnia, wiemy, że właśnie Zdzisław został złapany przez, takiego, przez jednego z tych wachmanów. Został zawieszony na jakimś pręcie, i na tym pręcie. Spuszczony do jakiegoś kanału, do czegoś na wzór Szamba. Czyli można powiedzieć, że on został zatruty, podtopiony w tych wszystkich substancjach, które się tam znajdują. Został z tego wyciągnięty, wówczas jednak, wówczas jeszcze żył, no jednak już niedługo, 13 kwietnia 1944 roku, zmarł. Tragiczna historia, ale trudno się dopatrywać w historii tych 70 ofiar, czy, czy 200 ofiar w ogóle około 200 ofiar, jakichś historii innych niż tragiczne to wszystkie historie tragiczne. Długa rozmowa nam wyszła dzisiaj, bo historia i tego obozu, i historia tych poszczególnych osób, i historia badań, i ta z lat 60., i ta prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej. I ta praca historyczna związana z mapą więzienia, i potem ta współpraca, i podjęcie działań po powstaniu muzeum, też i wasza analiza wielomiesięczna. Myślę, że w skromności mówicie tylko o tym, że należało pewne rzeczy wykonać. Myślę, że to była bardzo ciężka i tytaniczna praca w miejscu, które dzisiaj zupełnie inaczej wygląda niż wyglądało wówczas, więc, więc tym bardziej myślę, że tutaj wyrażam szacunek wobec waszej pracy w imieniu wszystkich naszych słuchaczy. Ale jest finał. On jest i tragiczny, i radosny. Jest tragiczny, bo znajdujemy szczątki ofiary, radosny, bo ta ofiara nie będzie już w tej ziemi, w jakimś nieoznaczonym miejscu, e, gdzieś te szczątki nie, nie zostaną zatracone przez lata, tylko wierzymy, że te ofiary po kolei będziemy odnajdywać i, i tego Wam życzę, tego sobie życzę, i tego, można powiedzieć, tak górnolotnie Polsce życzę. Mam nadzieję, że tak będzie. Wierzymy w to, że tak będzie i naszym działaniem będziemy zmierzać do tego, żeby jak najwięcej tych grobów zostało przebadanych i no, trzymajmy kciuki, żeby się to wszystko Aby udało. Aby się to wszystko udało. Aleksandra Szafrańska i dr Krzysztof Latocha byli gośćmi, e, można by powiedzieć, łódzkiego odcinka podcastu Powracamy po swoich, bo właśnie powróciliśmy. Powróciliście, powróciliśmy po kolejnych swoich. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję serdecznie.